Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o książce dla młodszej młodzieży Jessica Townsend Przypadki Morrigan Crow. Nevermore, Przypadki Morrigan Crow. Jest to pierwszy tom tej serii. Na ten moment mamy po polsku wydane 3 tomy. A tak swoją drogą to chciałam powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie macie drugą mnie w pakiecie. To jestem ja. Teraz może się od siebie odepnę i Wam pokażę, bo jestem bardzo dumna z tego prezentu. Pierwszy raz w moim własnym życiu dostałam swoją własną podobiznę. To jestem ja, mam nawet swojego kota. Prawda, że piękny? Taką broszkę dostałam od mojej koleżanki z pracy. Zrobiła specjalnie dla mnie. Więc noszę samą siebie teraz z dumą. Strasznie to megalomańskie, ale co tam. Więc macie mnie dzisiaj w pakiecie 2. A jako trzecią Morrigan Crow. Jest to historia tej tytułowej bohaterki, Morrigan, która jest przeklęta, a przynajmniej do 11 roku życia sądzi, że jest przeklęta. I takich przeklętych dzieci jak ona jest dużo. W dniu przesilenia, które zdarza się raz na ileś tam lat. W tym przypadku od poprzedniego przesilenia minęło lat 11. No i w dniu swoich 11 urodzin Morrigan w dniu przesilenia, rozpoczęcia się jakby nowej ery, no ma ze względu na to, że jest przeklęta, paść trupem. I całe życie żyje w przekonaniu, że właśnie w dniu swoich urodzin umrze. To po pierwsze, a po drugie całe życie jest przekonana, że pech, który dotyka wszystkich dookoła niej, to jest właśnie sprawa tej jej klątwy. Czyli tam ktoś obok niej przechodził, potknął się, złamał nogę, no i to miała być jej wina, bo jest przeklęta, więc tata ciągle kazał jej pisać listy z przeprosinami do różnych ludzi. Ale w dniu jej urodzin przypada także tak zwany dzień ofert, czyli dzień, kiedy część dzieci kończy jakby swoją edukację i pracodawcy z różnych miejsc oferują im, no w naszym świecie powiedzielibyśmy takie staże, przyuczenie do nauki zawodu. Morrigan oczywiście jest przekonana, że takiej oferty nie dostanie, ale o dziwo i ona taką ofertę dostaje. Przyjmuje ją z myślą, że i tak nic z tego nie będzie, no bo przed nią, jak dobrze pójdzie, 12 godzin życia, no bo o północy padnie trupem, więc co jej tam szkodzi? No ale o chwilę przed północą w jej domu zjawia się człowiek, któremu właśnie podpisała tę ofertę i mówi, no to Morrigan, mam nadzieję, że jesteś spakowana, zabieramy się stąd. I okazuje się, że Morrigan, nie dosyć, że trupem nie padła, to jeszcze dostała się do tego tytułowego Nevermore, czyli do takiego jakby, no nie jest to do końca wyjaśnione, nie wiadomo, czy to państwo, czy to bardziej miasto, czy ono jest ukryte, czy ono jest w innym wymiarze. No w każdym razie ci ludzie z miejsca, w którym Morrigan do tej pory żyła, jakby o Nevermore nie wierzą, nie wiedzą. A w Nevermore możliwa jest magia. No i ten opiekun Morrigan mówi jej, że ona będzie jego kandydatką i że przystąpi do takiego kilkustopniowego egzaminu na brakuje mi słowa, na członkinię towarzystwa wunderowego. I jak każdy członek tego towarzystwa, to jest bardzo prestiżowe towarzystwo. Morrigan szybko się orientuje, że powinna mieć jakiś dar, jakąś moc. No, ona jest taką sobie zwykłą dziewczynką, poza tym, że była przeklęta, no to tam nic nie bardzo i no, nie wie, jak ona tam w ogóle do tych egzaminów podejdzie i co się wydarzy. No i może więcej o fabule opowiadać nie będę, bo przypuszczam, że jest część z Was, która mogłaby tę książkę przeczytać, jeżeli nie sami dla siebie, to z swoimi dziećmi, albo podetknąć może swoim dzieciom. No i teraz tak, początkowo nie sądziłam, że się zaprzyjaźnię z Morrigan Crow,
bo nie kliknęłam z humorem. Troszeczkę się musiałam do tego humoru tutaj przyzwyczajać, bo chwilami mamy tutaj taki humor podobny do serii niefortunnych zdarzeń, czyli taka troszeczkę ironia, taka troszeczkę groteska. I o ile w serii niefortunnych zdarzeń kliknęłam z tym od razu, to tutaj ten humor nie do końca mi tak pasował. I w pewnym momencie pomyślałam, że no to jednak nie jest książka dla mnie i może odłożę, ale wiecie, że ja raczej nie odpuszczam, więc czytałam dalej, mając na uwadze też to, że wiele osób tą książką się bardzo zachwycało, więc ja chciałam wiedzieć, w czym też tkwi jej fenomen, no to czytałam dalej. I teraz tak, są tu pomysły, które podobają mi się bardzo, bo opiekun Morrigan o imieniu Jupiter prowadzi hotel. I jest to hotel naprawdę wyjątkowy, bo ten hotel dostosowuje się do swoich odwiedzających. To znaczy, początkowo Morrigan dostaje pokój, który jest zupełnie bezpłciowy. Taki, wiecie, typowy pokój z Ikei, tak? Proste łóżko, białe ściany, biurko, krzesło, szafa, nic poza tym. Ale okazuje się, że pokój dostosowuje się do gustu i potrzeb Morrigan i na przykład łóżko tam potrafi się zamienić w hamak na statku pirackim, a biurko się wygina w coś tam. Także ten pomysł mi się bardzo podobał. Bardzo podobał mi się pomysł na przedstawienie Bożego Narodzenia. Może nie będę opowiadać jaki, żebyście mieli niespodziankę i żebyście mogli sobie sami odkryć, ale ten podział na zwolenników czerwonego i zielonego był fenomenalny i podobał mi się bardzo. No, naprawdę taki ciekawy, miły, sympatyczny koncept na zupełnie inne przedstawienie Bożego Narodzenia. Fajne to było. Podobała mi się magnifikotka Fela, która jest jednocześnie, ona zresztą tutaj w oknie jest na okładce. Fela jest jednocześnie przeurocza, fenomenalna i odpychająca. Podobał mi się pomysł na karłowate wampiry albo wampirze karły. Nie, jakoś inaczej to było, ale chodziło o to, że bohaterowie się ciągle spierali właśnie o nazewnictwo. Karłowate wampiry albo właśnie, no nieważne, nie zapamiętałam, ale ten spór o nazewnictwo też był bardzo zabawny. I jest tutaj takich ciekawych konceptów naprawdę sporo i są zabawne i są miłe. I tak tchnie ta Morrigan Crow, powiem, pewnego rodzaju świeżością, mimo że rzeczywiście jest to koncept, no nie ma tu, chcę powiedzieć, nie ma tu szkoły, ale to też nie do końca prawda, bo towarzystwo wunderowe jest czymś takim na kształt, chyba będzie czymś takim na kształt szkoły, wydaje mi się. No bo w pierwszy tom to jednak są tylko te zmagania, żeby się do tego towarzystwa dostać, a zobaczymy, co będzie dalej. Jest też motyw przewodni, który tutaj będzie kontynuowany chyba przez całą serię, dotyczący tajemnicy Wundermistrza i tego, jak Morrigan Crow z Wundermistrzem będzie związana. Ale jest tu dużo przygody, jest tu dużo akcji, jest tu dużo humoru. Są tu naprawdę takie ciekawe koncepty. Podobała mi się ta książka, mimo że początkowo nie kliknęłyśmy ze sobą tak do końca i musiałam się do niej przekonać i musiałam się do niej przyzwyczaić, to podobała mi się i na pewno będę Morrigan czytać dalej, bo jestem ciekawa losów tej niezwykłej dziewczynki. A poza tym Morrigan, słuchajcie, ma też coś z Wednesday, bo kiedy wszyscy chcą się dobrze zaprezentować na pierwszym spotkaniu Towarzystwa Wunderowego i wiadomo, że jak cię widzą, tak cię piszą, to Morrigan ubiera się na czarno i kiedy jedna taka prima ballerina z hotelu sugeruje jej, że no może Morrigan to byś się jednak przebrała
trochę więcej koloru by się przydało, to Morrigan mówi, nie, ja taka jestem i taka się, jaka jestem, pokażę. I jest to naprawdę dobra książka. Raz, że no jest w niej pełno akcji, więc młody czytelnik nie będzie się nudził, ale o tym już mówiłam. To dwa, jest to też historia dziewczynki, która uczy się pewności siebie, uczy się tego, że jest wartościowa, uczy się tego, że może polegać na innych osobach i że ma przyjaciół. Także nie dosyć, że przyjemnie się ją czyta, to przekazuje też ważne wartości, bo myślę, że taka 11-12-letnia dziewczynka naprawdę musi uczyć się, że jest wartościowa taka, jaka jest, że jest wystarczająca, że nie potrzebuje być inna i że jeżeli lubi czarny kolor i chce się ubierać na czarno każdego dnia jak na pogrzeb, to jest to ok. Także naprawdę z całego serca tutaj kocham Morrigan Crowe. Bardzo, bardzo mi ta książka przypadła do gustu. I jeżeli nie macie nic przeciwko czytaniu literatury dla młodzieży i dla dzieci, to gorąco Wam ją polecam. A ja sama bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu. Cześć!